Łomżyński cmentarz jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych w Polsce. Ma równo 220 lat. Groby polskie są kotwicą narodu, utwierdzają nas w przekonaniu, że mamy prawo do niepodległości, że mamy prawo być jednym z pierwszych narodów Europy. Tak o łomżyńskim cmentarzu mówił Jerzy Waldorf. Porównując go jednocześnie do warszawskich powązek, nazwał go czarną perłą północnego Mazowsza. Festa na łomżyńskim cmentarzu parafialnym odbywa się już od lat 80. i kwesta, która odbudowuje nagrobki cmentarne, architekturę cmentarną. Jesteśmy pod wrażeniem, że przez tyle lat Łomżyniacy nie żałują grosza na ratowanie swojej historii tak naprawdę, bo na tym cmentarzu leżą ludzie zasłużeni dla Łomży, przede wszystkim dla powiatu łomżyńskiego. Staramy się doceniać to, co i pamiętać o tym, co zrobili dla dzisiejszej Łomży, ale też odwiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, rodziny. Chcemy z nimi otaczać ich pamięcią i modlić się za ich dokonania i za ich poświęcenie dla drugich bliskich, dla rodzin, dla naszego miasta. Kwestia Ratujemy Łomżyńskie Zabytki Cmentarne od 37 lat wzbudza powszechny entuzjazm. Otwiera serca oraz portfele nie tylko mieszkańców Łomży. To materialny dowód na to, że cmentarz otoczony jest troską. To gwarancja, że to, co najpiękniejsze i najwartościowsze w naszej historii, przetrwa. Wszyscy, którzy wracają z pełnymi puszkami, twierdzą, że i Łomżyniacy, i goście odwiedzający nasz stary cmentarz są niezwykle, niezwykle hojni. I za to przede wszystkim dziękujemy. Dziękujemy kwestarzom i dziękujemy tym osobom, które groszem wspierają ratowanie łomżyńskich zabytków cmentarnych. Kwestujących na łomżyńskim cmentarzu spotkać można było w bramach i alejkach. Wśród nich znalazły się władze miasta i województwa, radni, ludzie kultury i dziennikarze. Kolejna łomżyńska kwesta, ratujemy łomżyńskie zabytki cmentarne. Cieszę się bardzo, że mogę w tym wspaniałym przedsięwzięciu uczestniczyć. Rok temu nie mogliśmy być tutaj stacjonarnie. Akcja była prowadzona w formie internetowej. Cieszę się, że tegoroczne ograniczenia nie są na tyle restrykcyjne, abyśmy nie mogli tutaj spotkać się razem podczas tego dorocznego święta zmarłych i razem z ludźmi kwestować na rzecz ratowania nagrobków na historycznym, jednym z najstarszych w Polsce łomżyńskim cmentarzu przy ulicy Kopernika. Jest to istotny element, dlatego że dzisiaj mieszkańcy i wszyscy goście mogą również zobaczyć odrestaurowaną główną bramę, która jest jedną z ważniejszych takich elementów całej infrastruktury cmentarnej na naszym łomżyńskim cmentarzu. Jest to szczególny dzień, tym bardziej, że łomżyński cmentarz to jest zaraz najstarszy po cmentarzu powązkowskim w Warszawie, więc cieszymy się, że możemy wspierać ten łomżyński zabytek. Jako Urząd Marszałkowski, jako Sejmik Województwa Podlaskiego wspieraliśmy tą inicjatywę księdza dziekana katedry Mariana Mieszkowskiego w tej mierze, żeby wyremontować tą bramę. Jest to po raz kolejny kwesta, którą mieszkańcy i goście starają się wspierać, dlatego że ten łomżyński cmentarz to jest blisko 500 miejsc, w których są takie nagrobki, które wymagają tej nieustającej renowacji, dlatego cieszę się, że pogoda, temperatura dopisują po to, żeby można było zbierać te środki po to, żeby utrzymać łomżyńskie zabytki. Jak co roku kwesta, no tamten rok był trochę tak niełaskawy dla nas. I żeśmy nie kwestowali, a ja kwestuję już od kilku lat. No ja jestem Łomżyniakiem, więc spotykam naprawdę mnóstwo ludzi, z którymi się nie na co dzień nie spotyka, bo przyjeżdżają z innych miast. Także to podwójna taka przyjemność dzisiaj. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku z powodu pandemii zbiórka prowadzona była wyłącznie w formule online. W tym roku bez żadnych przeszkód można było odwiedzić groby. My przy takiej puszce, bez względu na nasze poglądy, na to co lubimy w domu oglądać, jacy jesteśmy, jesteśmy zawsze razem i zawsze sobie pomagamy. To nie chodzi tylko o puszki związane właśnie z tą kwestią, ale puszki łomżyńskie. I ten element koncyliacyjny jest bardzo ważny, bo tak jak Chrystus powiedział, jeżeli dom jest podzielony, no to dom może popaść w jakąś niełaskę, nawet niewolę. A my chcielibyśmy być razem i wolni, i szczęśliwi. I tego Państwu życzę.
Łomżyński cmentarz to pochodząca z pierwszych lat XIX wieku nekropolia, która łączy w sobie trzy cmentarze – rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski i prawosławny. Na cmentarzu znajduje się 560 zabytkowych nagrobków zbudowanych w różnych stylach. Są tu nagrobki i grobowce w stylu klasycystycznym, neoklasycystycznym, neogotyckim, eklektycznym oraz z elementami neorenesansowymi. W kamieniu i metalu zapisana jest historia dwóch wieków Łomży. Tu spoczywają szczątki m.in. Jakuba Wagi, autora Flory Polskiej, pisarza Feliksa Bernatowicza czy poety Jana Kulki. Leżą tu uczestnicy powstania listopadowego i styczniowego, żołnierze polegli w I i II wojnie światowej. Ludzie zasłużeni, ale też zwykli obywatele miasta. Cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków. Podczas tegorocznej kwesty zebranych zostało ponad 51 tysięcy złotych. To wspólny sukces kwestarzy oraz łomżyniaków, ich gości i rodzin, ludzi dobrej woli.